Z roku na rok powstaje coraz więcej portali społecznościowych, które służą nie tylko zawieraniu nowych znajomości, ale stają się także narzędziem marketingowym, służącym do pozyskiwania nowych klientów. Wraz z liberalizacją zasad etyki radców prawnych, swoje miejsce znalazły na nich także kancelarie. A czy na portalach społecznościowych prawników obowiązują takie same zasady komunikowania informacji, jak w przypadku mediów masowych? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że deontologia dotycząca adwokatów zakazuje im korzystania z reklamy. To, na co pozwalają zasady etyki, to informowanie. Przy czym zasady etyki mówią o dozwolonych formach informowania, dozwolonej treści, ale też wskazują, jakie treści są zakazane. To, co nas interesuje dzisiaj, to media społecznościowe i portale społecznościowe, czyli forma. Deontologia zezwala na informowanie za pośrednictwem stron internetowych. Kancelarie mogą mieć strony internetowe, z czego oczywiście większość kancelarii korzysta. Z mojego punktu widzenia nie widzę żadnych przeszkód, żeby kancelaria utworzyła swoją stronę internetową również na portalu społecznościowym. Z tym oczywiście wiążą się jednak liczne konsekwencje, bo pytanie, czy taka strona internetowa może być dalej reklamowana. Oczywiście nie, przy czym przez reklamę rozumiałbym na przykład zapraszanie znajomych, zapraszanie do polubienia tego profilu, bo już wkraczamy wtedy w reklamę, a nie informujemy. Wracając do treści, oczywiście taka strona internetowa kancelarii na portalu społecznościowym, w serwisie społecznościowym musi spełniać wymogi informowania, czyli musi być to tak naprawdę odbicie lustrzane tego, co widzimy na klasycznej stronie www kancelarii, czyli poza ten zakres nie możemy wykraczać. Pomimo liberalizacji zasad etyki, adwokaci, jak i radcy prawni nadal podlegają zakazom informacyjnym dotyczącym chociażby publikacji informacji o wynikach swojej pracy, miejscach zajętych w rankingach prawniczych, publikacji na swój temat czy na tematy związane ze swoją kancelarią. A jakie sankcje spotkają prawników nieprzestrzegających zasad etyki? Istnieje funkcja rzecznika dyscyplinarnego, który kontroluje przestrzeganie zasad etyki. Przy czym zawód adwokata i przestrzeganie zasad etyki jest niejako przywilejem dla adwokata, bo jest to zawód zaufania publicznego. Nie polega to na poszukiwaniu wyjścia i poszukiwania luki w regulacji i próby umieszczenia tam reklamy przez adwokata. No i złamanie tych zasad etyki grozi drobnymi sankcjami, począwszy od nagany, upomnienia, przez karę pieniężną do wydalenia z adwokatury. Liberalizacja zasad etyki radców prawnych wynikała przede wszystkim z konieczności dostosowania potrzeb do rynku oraz ułatwienia klientom wyboru najlepszego dla nich prawnika. Rywalizację o zlecenie wygrywają te kancelarie, które potrafią rozmawiać ze swoimi klientami językiem biznesu i o których klient będzie mógł powiedzieć, że je zna na podstawie łatwo dostępnych o nich informacji. Umiejętnie prowadzone działania marketingowe rozpowszechniają wiedzę na temat usług kancelarii, co w konsekwencji prowadzi do diametralnie innej pozycji klienta. A czy portale społecznościowe to dobre miejsca na promocję kancelarii? Portale społecznościowe i media społecznościowe to przede wszystkim miejsce komunikacji. To nie jest miejsce reklamy. Jeżeli wypowiadają się osoby z branży reklamowej i marketingowej o tych formach komunikacji, to bardzo denerwują się, gdy mówimy o reklamie. To komunikowanie się, to jest bezpośrednia komunikacja. Jeżeli weźmiemy ten aspekt tego narzędzia pod uwagę, to wydaje mi się, że on jest bardzo cenny również dla prawników. Nawiązywanie bezpośrednich relacji z klientem, potencjalnym klientem, utrwalanie tych relacji przez osobiste kontakty, przynosi w mojej ocenie tylko korzyści. To nie znaczy, że musimy informować o swoich osiągnięciach, czego robić nie możemy, ale osobiste relacje też przyczyniają się do pojawiania się nowych klientów, rekomendowania przez dotychczasowych.